Witam bardzo serdecznie i zapraszam na coś nowego. Czuć wiosnę w powietrzu, tak więc postanowiłem zrobić coś nowego, innego w swoim życiu, założyć kamerkę na głowę i spróbować poopowiadać, czym tak naprawdę się zajmuję, co robię i mam nadzieję, że komuś przypadnie to do gustu i ktoś będzie chciał to oglądać. Idziemy do środka, bo trochę chłodno, szarawo i będziemy gadać dalej. Tak jak wspomniałem, czuć wiosnę w powietrzu, a więc przychodzi czas, żeby zająć się nawożeniem. Nawożeniem w tym przypadku rzepaku. Rzepak wysiewany punktowo, aczkolwiek nie w technologii pasowej, tylko po prostu punktowo siewnikiem teoretycznie kukurydzianym w rozstawie 45 cm w ilości 40 roślin na metrze kwadratowym. Dużo się zastanawiałem, czy to aby nie za rzadko, czy to aby nie za gęsto. No tyle ile ludzi, wiadomo, tyle opinii i tyle sposobów, ale uważam, że te 40 roślin na metrze założone przy optymalnym terminie siewu i optymalnych warunkach w zupełności wystarczyło. Nie będę już teraz wychodził z traktora, aczkolwiek łan jest zdrowy, gęsty, rozwinięty na tyle, ile być powinien. Przede wszystkim wydaje mi się, że dobrze przygotowany jesienią, także jest potencjał, walczymy, nawozimy. Jeżeli chodzi o nawożenie, w pierwszej kolejności nawozimy siarczanem magnezu, czy jak to woli, kizerytem. Tutaj zamykamy siarkę i następnie nawożenie azotowe. W moim przypadku będzie to Zaksan, czyli saletra amonowa, aczkolwiek troszeczkę grubsza. Miałem nieraz problem z tym, że jak warunki były jakieś niekoniecznie książkowe, a wiadomo, że czasem jest tak, że pomimo tego, że warunki są gorsze, to i tak trzeba działać, to zdarzało się, że ten azot gdzieś tam na skłonach, na uwrociach nie doleciał. No i kwiatki wychodziły dopiero, że tak powiem, w kwietniu czy tam w maju, kiedy to już na reakcję i na pomoc było za późno. Także w tym roku już postanowiłem polecieć na grubszej granuli. Jeżeli chodzi o szerokość ścieżek technologicznych, to jest raptem. Dla niektórych to raptem, a dla niektórych to aż 28 metrów. No, ale tak jak widać, w tym momencie warunki są książkowe, więc powinno być dobrze. Jeżeli chodzi o warunki wieczne, aczkolwiek jeżeli chodzi o warunki gleby, to nie jest tragicznie. Działałem w dużo gorszych warunkach, ale te są naprawdę znośne. Przede wszystkim najważniejsze, że nie ma śniegu i staram się ograniczać te straty azotu do minimum, tyle ile się da. Azot też będę podawał częściej, aczkolwiek w mniejszych dawkach. Nie wiem, 150 kg czy 180 kg czystego azotu naraz, bo wiem, że takie osoby się zdarzają, które tak właśnie aplikują. Będę dawał raczej po 80 kg azotu i kontrolował, jak sytuacja będzie się rozwijała. Rzepak ozimy odmiany, hodowla Dekalb, odmiana Exima. Równy, ładny, zdrowy. Jak na tą chwilę nie ma się do czego przyczepić, aczkolwiek będziemy dopiero na końcu oceniać poszczególne odmiany. Tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do zostawiania podpowiedzi, do udzielania podpowiedzi, jak i do konstruktywnej krytyki, której no po prostu nie brakuje, a wydaje mi się, że warto wyciągać z niej wnioski i poprawiać swoje, że tak powiem, swoje założenia, a nie w jakiś sposób się obrażać czy jeszcze co innego. Na początku na pewno będzie mi w jakimś tam stopniu ciężko,
mówić sam do siebie, aczkolwiek większość czasu spędzam właśnie w takich warunkach sam na sam. Tak jak widać tutaj na monitorze, 250 kg na hektar, przy prędkości aktualnie 12 km na godzinę, można byłoby szybciej, aczkolwiek niespecjalnie mi się w jakiś tam sposób śpieszy, a czym szybciej, to tym tak naprawdę większe sobie tutaj szkody zrobię na ścieżkach. Dlaczego tak naprawdę w ogóle założyłem kamerkę? Tak jak również wspomniałem wcześniej, kilka osób mi tam mówi: spróbuj pogadać coś nagrać, to jest przez ostatni czas jakieś tam stało się modne i w ciekawej formie można z kimś się podzielić informacjami, jak i również uzyskać takie informacje. No to mówię, dlaczego nie? Póki nie założę, nie nagram, nie spróbuję, to się nie przekonam. A jeżeli ktoś znajdzie się takowy, komu przypadnie to do gustu i kto będzie chciał raz na jakiś czas obejrzeć, czym się zajmuję i co robię, a jednak większość prac polowych oczywiście wykonuję w gospodarstwie ja, więc teoretycznie potencjał wrzucania takich vlogów, czy jak zwał, tak zwał, jest duży. Zostało nam 800 kg w rozsiewaczu i będziemy uciekać się załadować. Z załadunku może uda się jakąś przebitkę zrobić, jak się nie uda, to trudno. Godzina 16:30, także niebawem będzie się ściemniać. W takim razie do zobaczenia na wieczornych manewrach. Postaram się jeszcze coś nagrać, później coś powycinać, poobrabiać, żeby to miało ręce i nogi. Żeby to jakoś wyglądało. Także do zobaczyska.